celebrating our differences for 41 years. Chin Radio and Television International. Dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu Polskiego Studia. W sobotę, 3 maja, obchodziliśmy uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski oraz 217. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Główne uroczystości kościelne odbyły się na Jasnej Górze. Sumę pontyfikalną odprawił arcybiskup Józef Michalik, przewodniczący Episkopatu Polski, a homilię wygłosił kardynał Józef Głęb. Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski zostało ustanowione na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości w roku 1923. Na pamiątkę uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji, która realizowała część lwowskich ślubów Jana Kazimierza, obchodzone jest 3 maja. Centralne obchody Święta Narodowego 3 maja rozpoczęły się w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Eucharystii przewodniczył biskup polowy Wojska Polskiego Tadeusz Płoski. Uczestniczył w niej m.in. prezydent Lech Kaczyński, przedstawiciele parlamentu i rządu. W homilii ksiądz biskup Płoski podkreślił, że bitwa o Polskę trwa nadal. Dzisiaj oznacza to walkę o Polskę wierną swym dziejom, zbudowaną na fundamencie wiary i chrześcijańskiej kultury. Hierarcha skrytykował też niektórych kreatorów współczesnego liberalizmu. Jak podkreślił ksiądz biskup Płoski, majowa konstytucja zdumiewa dojrzałością zawartej w niej prawdy i mądrości. Otwiera bowiem nas na potrzeby biednych, bezradnych i bezbronnych. Nasza konstytucja z 1791 roku była pierwszą w Europie i drugą na świecie ustawą ustrojową państwa. Rzeczpospolita stawała się dziedziczną monarchią konstytucyjną, w której funkcjonował parlament i rząd zwany Strażą Praw. Wprowadzała polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. Przed grobem nieznanego żołnierza rocznicę ustawy rządowej 1791 roku uczcili przedstawiciele najwyższych władz państwowych, samorządowych, duchowieństwa, kombatantów, harcerzy i kilka tysięcy warszawiaków. Dzieło Sejmu Wielkiego było ukoronowaniem kilkudziesięciu lat reform, udanych i nieudanych, mówił prezydent Lech Kaczyński. Dotychczasowy protokół obchodu Święta Konstytucji Majowej zakładał jedynie wystąpienie prezydenta RP. Dziś po raz pierwszy było inaczej. Przewodniczący litewskiego Sejmu Czesławas Jursenas, syn polskiego oficera rannego w czasie obrony Warszawy we wrześniu 1939 roku, podkreślił, że dzięki tym obchodom świat coraz lepiej poznaje naszą wspólną historię i znaczenie pierwszej konstytucji w Europie. Ale wspólne wartości, zdaniem prezydenta Lecha Kaczyńskiego, nie mogą być czczą gadaniną. Solidarność Polski z Litwą, z narodami bałtyckimi oraz z narodami, które leżą na południowy wschód od nas, jest wielką wartością, podkreślił prezydent. Im więcej będziemy mieli przyjaciół na wschodzie, tym większe będzie nasze znaczenie na zachodzie. To ważne podkreślenie, uważa profesor Włodzimierz Bojarski. Konstytucja 3 maja to nie tylko konstytucja polsko-litewska. Ona jest dokumentem, pomnikiem tej jedności trzech narodów, trójki narodów, którzy przez parę wieków szli razem. I warto to koniecznie przypominać, dlatego że jest to również pierwsza konstytucja Ukrainy i pierwsza konstytucja historyczna Litwy. Święto Konstytucji 3 maja przed wojną należało do tych uroczystości, które celebrowane były ze szczególnym pietyzmem. Szwadrony kawalerii czy oddziały rekonstruujące dawne formacje to dla wielu wspomnienie lat dziecinnych. To dzień wyjątkowy także dla tych, którzy z rąk prezydenta Lecha Kaczyńskiego odebrali ordery i odznaczenia państwowe. Jak co roku z okazji święta 3 maja prezydent uhonorował zarówno uczestników walk zbrojnych, jak i działaczy powojennej opozycji. Prezydent wręczył także trzy nominacje generalskie.